Dziś mija 14. rocznica katastrofy smoleńskiej. Strasznej katastrofy. Zginęło tak wielu ludzi, których znałam i lubiłam. Zawsze ciepło o nich myślę. Ale to była także katastrofa, jeśli chodzi o więzi społeczne i rozkręcenie spirali nienawiści w Polsce przez wiele, wiele lat. Dziś warto się pokusić o podsumowanie, co wiemy o katastrofie smoleńskiej i o śledztwie smoleńskim, a także chciałam Wam opowiedzieć o swoich rozmowach z ludźmi z obozu Prawa i Sprawiedliwości na temat tejże katastrofy, co myślą, jak to widzą, jak czują. I też chciałam Wam opowiedzieć o moich rozmowach z Marią i Lechem Kaczyńskimi niedługo właśnie przed tym tragicznym wydarzeniem. Zacznijmy od tego, że prokuratura ostatecznie przerwała śledztwo i zaczęła ujawniać pewne informacje dotyczące śledztwa smoleńskiego. Obecna ekipa zachowuje się w tej sprawie niezwykle powściągliwie. Mówię o ekipie rządzącej, która ma wpływ na prokuraturę. Ten sam zespół prokuratorów cały czas pracuje. I okazało się teraz, że 25 kwietnia prokuratorzy spotkają się z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej i przedstawią najnowsze ustalenia. Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat szukało dowodów na zamach. Nie znalazło, a te dowody, które świadczyły niezbicie o tym, że doszło do zwykłej katastrofy smoleńskiej, były przez ekipę pisowską ukrywane. Ja przypomnę taki wywiad prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który dwa lata temu mówił o tym, że w zasadzie te raporty biegłych, międzynarodowego zespołu biegłych, dotyczące na przykład badania ciał ofiar katastrofy, które przecież były ekshumowane nawet wbrew woli rodzin, oraz badania dotyczące nagrań z kokpitu, były rzeczywiście już bardzo szczegółowo przeanalizowane, ale prokuratura nie chciała tych wyników badań ujawniać, bo prokurator Barski twierdził, że tego wymaga dobro śledztwa. Dobro śledztwa? Jakiego? Jakie dobro, przepraszam bardzo? Chyba dobro Prawa i Sprawiedliwości i komfort Jarosława Kaczyńskiego, który co jakiś czas powracał do idei grzania tego zamachu smoleńskiego, bo było mu to do czegoś potrzebne. A ujawnianie wyników tych ekspertyz, tych badań, bardzo psuło narrację Antoniemu Macierewiczowi i jego bzdury dotyczące rzekomych wybuchów. Dziś już wiemy, że wyniki tych ekspertyz są bardzo jasne. Na ciałach ofiar nie ma śladów po jakimkolwiek wybuchu czy eksplozji. Ich obrażenia są charakterystyczne dla obrażeń ofiar katastrofy lotniczej, a nie zamachu. To naprawdę wiadomo, jak te ślady po jakimś wybuchu bomby wyglądają. Nie chciano tego ujawnić właśnie dlatego, że nie chciano psuć humoru Jarosławowi Kaczyńskiemu. Myślę, że ten zespół, usłyszałam przed chwilą od prokuratury, że zespół ten ujawni kompleksowy raport w tej sprawie właśnie na zlecenie prokuratury w sierpniu tego roku. Bardzo na to liczę i liczę też na to, że ostatecznie śledztwo, jeżeli chodzi o polską stronę, zostanie zamknięte, choć oczywiście zarówno prokuratura przed 2015 rokiem, jak i po 2015 roku ścigała kontrolerów z lotniska w Smoleńsku, ponieważ oni, tak samo jak i piloci Tupolewa, popełnili błędy i splot tych nieszczęśliwych zdarzeń, braku przestrzegania przepisów, procedur, doprowadziły właśnie do tej strasznej katastrofy. Rozmawiałam z ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie z kręgu Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład jednym z bardzo prominentnym publicystą z kręgu PiS. Była to rozmowa prywatna, poza anteną, więc nie będę zdradzać nazwiska mojego rozmówcy, bo nie wiem, czy by sobie życzył tego, aby to ujawniać. Ale próbowałam dociec, na czym polega ich tak głęboka wiara w zamach.
Absolutnie rozumiem to, że zaraz po katastrofie smoleńskiej należało zbadać i przeanalizować każdy scenariusz, włącznie z zamachem, z sabotażem. Wszystkie wersje powinny być sprawdzane i one od samego początku były sprawdzane i analizowano je bardzo, ale to bardzo szczegółowo. Powstały dwa niezależne od siebie raporty najlepszych specjalistów od badania katastrof lotniczych. Jeden to był ten raport Jerzego Millera, drugi pułkownika Milkiewicza, o którym się mniej mówi, ale to był raport zamówiony przez prokuraturę. Też najlepsi eksperci znający się na katastrofach lotniczych i w zasadzie oba te raporty dochodziły do tego samego wniosku. Mieliśmy do czynienia z katastrofą, z błędami pilotów, z nieprzestrzeganiem procedur, z błędami kontrolerów na lotnisku w Smoleńsku. Co więcej, wydaje się, że ten raport pułkownika Milkiewicza, zresztą już świętej pamięci, był bardziej brutalny dla polskich pilotów, ponieważ bardzo ostro wytykał im popełnione błędy. Raport Millera był ostrożniejszy. Ewidentnie chciano uniknąć napięć czy ostrych sformułowań, po to właśnie, żeby nie zwiększać tych emocji buzujących wokół katastrofy smoleńskiej. Więc pytałam mojego rozmówcę, skąd się bierze u Was takie przekonanie, czy przecież istnieje coś takiego, że racjonalne rozumowanie każe nam słuchać lekarza i jeżeli ten lekarz-onkolog mówi nam, że mamy raka, to my zaczynamy leczenie, a nie słuchamy felczera, który nie ma o niczym zielonego pojęcia i nie ma odpowiedniej wiedzy i doświadczenia i radzi nam leczenie tego raka ziołami. No nie, nie robimy tego. Mój rozmówca był jednak święcie przekonany, że to był zamach. Wykluczał co prawda inaczej niż duża część obozu Prawa i Sprawiedliwości, że tutaj winę jakąś ponosi ekipa Donalda Tuska, która chciała ukryć prawdę i współpracowała z Putinem. To mój rozmówca wykluczał, ale był przekonany, że zamach był, tylko jest bardzo dobrze maskowany, a służby są nieudolne i nie potrafią znaleźć tego na to dowodów. Ta nasza rozmowa odbyła się w okolicach 2015-2016 roku i ja wtedy powiedziałam mojemu rozmówcy, słuchaj, no to dobrze, no to PiS przejął władzę, proszę bardzo, powołajcie komisję międzynarodową pod auspicjami NATO, tak jak żeście zapowiadali przed wyborami 2015 roku. Niech osoby niezależne, niezwiązane emocjami tutaj w Polsce jeszcze raz to prześwietlą. Wystąpcie do NATO po informacje szczegółowe i przekonajmy się wtedy, jaka jest prawda, czy rzeczywiście najlepsi specjaliści w Polsce się mylili. Na co mój rozmówca powiedział, to i tak jest bez sensu, bo NATO nie chce zadrażniać stosunków z Rosją i niczego nie wykryje. No, na ten argument to w zasadzie nie miałam jak odpowiedzieć, to już troszeczkę ręce opadały. Ja oczywiście nigdy bym nie założyła tego, że państwa natowskie chciałyby ukryć zbrodnie, no ale mój rozmówca tak uważał. Tyle tylko, że po latach wiemy na pewno, że NATO żadnych zbrodni nie kryje. I wtedy, kiedy zielone ludziki zestrzeliły samolot, Australia i Holandia wystąpiły po pomoc do NATO i ją otrzymały i poszły przeciwko Rosji do trybunałów. Prawo i Sprawiedliwość do trybunału skutecznie nie wystąpiło. Dlaczego? Dlatego, że doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że zamachu nie było i że nie mają żadnych poważnych dowodów i po prostu skompromitują się na arenie międzynarodowej. Dodajmy do tego, że w oczywisty sposób wywiady państw natowskich kontrolują te tereny i doskonale wiedziały, co się wtedy wydarzyło. Jest niemożliwe, żeby dziś w warunkach wojny z Rosją te wywiady ukrywały przed nami prawdę. To jest totalna bzdura. Co więcej,
Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump, jakże zaprzyjaźniony z prawem i sprawiedliwością. Donald Trump ukrywałby przed PiS-em tak kluczowe informacje na temat zbrodni rosyjskiej? Przecież to wszystko jest bzdurą i wydawałoby się, że każdy racjonalnie myślący człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że wszystkie te argumenty, które stoją za twierdzeniami, iż doszło do jakiegoś wybuchu, już po tych kompromitacjach Antoniego Macierewicza, całej serii, bo Piotr Świerczek to pokazał dokładnie, jak Macierewicz ukrył wyniki tych badań, które wskazywały w jakikolwiek sposób na to, że po prostu doszło do zwykłej katastrofy lotniczej. Czy w końcu ci ludzie z Prawa i Sprawiedliwości dadzą się przekonać, że żadnego zamachu nie było? Spora część obozu PiS-u doskonale o tym wie, ale nie zdradza się ze swoimi poglądami, bo nie chce się narazić prezesowi, ale wiedzą, że zamachu nie było. Część jednak nadal w to wierzy i szczególnie po tym, jak Putin napadł na Ukrainę, podnosi, że zobaczcie, przecież to jest zwykły zbrodniarz. No to jest zbrodniarz, ale akurat tego zamachu nie było, a poza tym jakby najbardziej bolesne jest to, że rozgorzała polityczna wojna tu w Polsce, wewnętrzna, która tak zniszczyła więzi społeczne w naszym kraju. Dlaczego część rodzin ofiar nie jest w stanie przyjąć racjonalnych faktów do swojej świadomości? Dlatego, że tak trudno uwierzyć, że to była tak zupełnie bezsensowna śmierć. Że ci ludzie zginęli dlatego, że ktoś nie przestrzegał przepisów i nie szanował procedur bezpieczeństwa. Woleli budować mit jakiegoś wielkiego męczeństwa czy sensu tej śmierci. Tymczasem ta śmierć była totalnie bezsensowna. Ale budowanie mitu jest szkodliwe dlatego, że nie wyciąga się wówczas wniosków, jakie błędy popełniono i ucieka się od świadomości, że trzeba zrobić wszystko, aby tych błędów po raz kolejny nie popełniać. Myślę też, że w przypadku Jarosława Kaczyńskiego dużą rolę odgrywa taki mechanizm samooszukiwania się. Bo z jednej strony Kaczyński naprawdę chce wierzyć, że jego brat jest bohaterem zamordowanym przez Władimira Putina, bo to jakoś koi jego ból, a z drugiej strony doskonale PiS wie, że jeżeli nie doszło do zamachu, to trzeba by sobie zadać pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, że do tej tragedii doszło. I tutaj właśnie pojawia się problem. Zauważcie, że na samym początku Prawo i Sprawiedliwość zaraz po katastrofie domagało się dymisji ówczesnego ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. Ale bardzo szybko od tego odstąpili. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to Klich byłby winny politycznie, nazwijmy to, tej katastrofy, jeżeli okazałoby się, że to armia, czyli 36 pułk, który zawiadował samolotami rządowymi, jest odpowiedzialna za to, co się stało, to znaczy, że odpowiedzialny jest także dowódca sił powietrznych, generał Andrzej Błasik, który był wtedy na pokładzie. To on odpowiada za jakość naszych pilotów, za procedury, za szkolenia i wszystkie kwestie związane z tym, w jaki sposób funkcjonował 36 pułk. No i tu zaczyna się problem, dlatego że wówczas odpowiedzialność wcale nie spada na Klicha, choć oczywiście częściowo też. Wtedy, jeżeli zaczniemy się przyglądać prawdziwym przyczynom tej katastrofy, to musimy dojść do wniosku, że Klich, jak zobaczył, że Błasik kompletnie nie wyciąga wniosków z katastrofy kasy, bo przypomnę, że wcześniej właśnie mieliśmy do czynienia z taką katastrofą w wojsku, samolotu, i Błasik zlekceważył wyciąganie wniosków z tej katastrofy i Klich chciał Błasika odwołać, ale nie dopuścił do tego prezydent Lech Kaczyński, zwierzchnik sił zbrojnych. Tutaj wymagało to swego rodzaju konsensusu między Pałacem Prezydenckim a rządem. Tego konsensusu nie było i Klich odpuścił. Błasik został na swoim stanowisku i był to potężny błąd, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób podchodzi do procedur.
I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie można lekceważyć faktu, że wcześniej mieliśmy do czynienia z lotem do Gruzji i jeden z pilotów odmówił wykonania polecenia z tego względu, że urągało to zasadom bezpieczeństwa. Na pokładzie był Lech Kaczyński. Wypowiedział się na temat tego pilota w sposób niedopuszczalny. Ten pilot później był represjonowany zwyczajnie, poniżany. To był jeden wielki skandal. Tylko dlatego, że ten pilot chciał przestrzegać procedur bezpieczeństwa. I kto był świadkiem tych scen? Właśnie Arkadiusz Protasiuk, który potem był pilotem w Tupolewie przed katastrofą smoleńską. To jest niedopuszczalne. Nie mówię o tym dlatego, że chcę dzisiaj oskarżać Lecha Kaczyńskiego o sprawczość. Myślę, że tutaj sprawczość była przede wszystkim po stronie generała Andrzeja Błasika, który chciał się przed prezydentem popisywać. Ale mówię o tym dlatego, żebyśmy wyciągnęli z tego wnioski, jak straszne konsekwencje może mieć takie zachowanie wobec pilota, którego jedyną winą było to, że chciał przestrzegać procedur. Z drugiej strony uważam, że tę sprawę smoleńska trzeba zamknąć i rozdrapywanie ran czy atakowanie pośmiertnie generała Błasika i Lecha Kaczyńskiego dziś już nie ma sensu, ponieważ oni nie żyją i nie mogą się bronić. Należy wskazywać to, co się stało źle, tylko po to, aby uniknąć takich straszliwych błędów w przyszłości. Zawsze w rocznicę katastrofy smoleńskiej wspominam swoje ostatnie spotkania z Marią i Lechem Kaczyńskimi. Jedno to spotkanie było na balu dziennikarzy. Ku naszemu zaskoczeniu, bo myśleliśmy, że prezydent Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska nie zdecydują się na przyjście na bal, a jednak się pojawili, bo Lech Kaczyński i Maria byli bardzo przyjaznymi ludźmi i pamiętam, że jak tylko się zjawili, mówię o tym między innymi dlatego, że potem powstał taki znowuż mit, legenda o jakimś wielkim przemyśle pogardy wobec Lecha Kaczyńskiego, wszystkich mediów bez wyjątku. A ja pamiętam, że Lech, Maria i Lech Kaczyńscy byli wtedy na balu i jak tylko się pojawili, to cała ekipa, która ten bal urządzała, Monika Olejnik, Kasia Kolenda i wiele innych osób, natychmiast stanęliśmy niejako na baczność, żeby niemal w każdym momencie tego balu był ktoś, kto prezydentowi towarzyszy, kto go zabawia. Było tam bardzo dużo szacunku dla głowy państwa i w szczególności Monika o to dbała. Pamiętam tę rozmowę z Marią i Maria Kaczyńska powiedziała mi wtedy tak: dlaczego wy tak ciągle atakujecie Leszka? Mi troszeczkę opadły wtedy ręce, bo to jest sytuacja, w której jeżeli ktoś pełni wysoką funkcję państwową, to siłą rzeczy jest narażony na ostrą krytykę którejś ze stron politycznych. Ja oczywiście zgadzam się, że niektóre zachowania mediów typu, nie wiem, wyśmiewanie Marii Kaczyńskiej, że poszła z reklamówką do samolotu, bo tam rzekomo kanapki mężowi zanosiła, akurat nie kanapki, tylko chyba sweter mu zaniosła. Zresztą wtedy Maria Kaczyńska zachowała się super, bo sobie sama zażartowała z tych wszystkich takich podśmiechujek i pamiętam, że jak poszła na wywiad z kimś, to przyniosła mu właśnie kanapki w reklamówce. Strasznie mi się to podobało. I oczywiście ja tego nie lubiłam. No ale z drugiej strony Lech Kaczyński był oceniany jako prezydent. I ja akurat wobec tej prezydentury, choć bardzo lubiłam Lecha Kaczyńskiego, byłam krytyczna. Lecha Kaczyńskiego znałam od dawna. Właściwie moje pierwsze wspomnienie wiąże się z tym momentem, kiedy był prezesem Najwyższej Izby Kontroli i pamiętam taką naszą długą rozmowę w gabinecie prezesa NIK-u, zresztą z udziałem Stanisława Kostrzewskiego, późniejszego skarbnika Prawa i Sprawiedliwości, i nie miałam wątpliwości, że mam do czynienia z człowiekiem bardzo uczciwym i państwowcem. Musicie też pamiętać o tym, że
Mimo iż Jarosław i Lech Kaczyńscy bardzo często przedstawiali się w roli kontestatorów wobec III RP i porządku III RP, to prawda jest taka, że w gruncie rzeczy oni byli twórcami III RP. To oni tak naprawdę stali za całą konstrukcją, która powołała do życia rząd Tadeusza Mazowieckiego. To Lech Kaczyński był w Magdalence. To oni pełnili przez te kilkadziesiąt lat najważniejsze funkcje w państwie. Mieli olbrzymi wpływ na kształt naszego kraju. A potem, kiedy było im to wygodnie, kwestionowali to i ustawiali się w pozycji krytyków, choć tak naprawdę pełnili, powtórzę jeszcze raz, najważniejsze funkcje w Polsce. Lech Kaczyński nie był w stanie podołać temu wyzwaniu, jakim jest prezydentura. Mimo iż uważam, że był człowiekiem bardzo szlachetnym, uczciwym państwowcem, to ta prezydentura w pewnym sensie go przerastała. I bardzo mnie martwiło to, że Lech Kaczyński nie był w stanie odpowiednio reagować na krytykę, a też był jakoś tak negatywnie podkręcany przez swojego brata Jarosława. Zawsze powtarzam, że gdyby Lech Kaczyński żył, to Jarosław Kaczyński nie łamałby tak praworządności, jak to miało miejsce po 2015 roku, ponieważ Lech by do tego nie dopuścił. Lech na pewno wpływałby na brata w taki sposób, aby go powstrzymać przed tego typu działaniami. Jarosław Kaczyński się zradykalizował, bo nie miał za plecami Lecha. Tak uważam. Niemniej uważam, że ta prezydentura Lecha Kaczyńskiego była słaba. Mam w pamięci taki wywiad z Lechem Kaczyńskim, który robiliśmy z Agatą Nowakowską-Morozowską i z Piotrem Stasińskim. I miałam wrażenie, że w wypowiedziach prezydenta Kaczyńskiego jest coś w rodzaju takiego chaosu intelektualnego. Dygresja goni dygresję. Wszystko jest jakąś taką chaotyczną mieszaniną rozmaitych jego refleksji. Martwiłam się tym, że Lech Kaczyński często podejmował decyzje pod wpływem jakiejś urazy i że jedna z jego najbliższych współpracowniczek słynęła z tego, że codziennie rano przynosiła mu prasówkę i wybierała tylko te artykuły, które były wobec Lecha Kaczyńskiego krytyczne, podsuwała mu rano pod nos i mówiła: zobacz Leszek, zobacz, znowu cię atakują, znowu cię nienawidzą. I on pod wpływem tych swoich współpracowników właśnie w ten sposób funkcjonował, w takiej atmosferze goryczy i odrzucenia. I to dyktowało niektóre jego decyzje, co było jednak kompletnie, ale to kompletnie bez sensu.